Witajcie moi drodzy, zrobimy sobie dzisiaj takiego uroczego króliczka z jajka styropianowego. Myślę, że taka ozdoba z pewnością spodoba się i dorosłym, i dzieciom. Na tę wiosnę do dekoracji waszych domów czy pokojów zapraszam do zabawy. Zaczynamy od jajka styropianowego, które oklejam takim sznurkiem bawełnianym do makramy o grubości 5 mm w kolorze naturalnym, czyli takim śmietankowym, lekko beżowym. Jak widzicie, ja przyklejam ten sznurek przy pomocy kleju na gorąco. Dokładnie owijam sobie tak, żeby nie było widać tego styropianu spod spodu. No i po owinięciu tego kółeczka zacznie się zabawa. Kółeczka. Jajeczka, to jest jajeczko, nie kółeczko, wybaczcie mi. Oczywiście, jeśli chcecie użyć innych kolorów, nie musi to być właśnie ten sznurek w kolorze naturalnym. Możecie wybrać każdy inny, jeśli tylko pasuje Wam do wnętrza i Wasza wizja tutaj jest inna, to możecie użyć oczywiście innej kolorystyki. Jajka styropianowe również dostępne są w różnych rozmiarach. Moje ma wysokość około 10 cm, ale są i mniejsze, i większe, więc takiego króliczka można też dopasować do własnych potrzeb. Moje jajka kupiłam bodajże na Allegro w jakimś sklepie z produktami kreatywnymi, ale wiem, że są one na przykład w Action czy nawet w Pepco. Jajko mamy już prawie całe oklejone, więc teraz czas zabrać się za kolejne elementy. Najpierw przykleję sobie oczka. Takie plastikowe oczka również możecie kupić w Pepco czy w Action, czy w każdym innym sklepie, gdzie mają takie produkty do kreatywnej zabawy. Moje oczka lądują również przy pomocy kleju na gorąco, a następnie z sznurka jutowego tworzę wąsy mojego królika. Wycięłam sobie 6 takich samych odcinków kawałków sznurka jutowego, no i łączę je klejem na gorąco po 3, żeby były delikatnie rozgałęzione. Moje sznureczki mają długość około 3-3,5 cm. Jedna część wąsów gotowa, teraz czas na drugą stronę i zaraz będę przyklejać je już do mojego jajka pod oczami, również przy pomocy kleju na gorąco. Czas teraz na stworzenie uszu. Jak widzicie, wycięłam sobie taki kawałek, około 15-centymetrowy kwadrat, który składam po przekątnej na trójkąt. Sklejam oczywiście klejem na gorąco. Następnie ten trójkąt zakładam czubkiem do środka. Odwracam na lewą stronę i składam go ponownie na pół. Teraz ten kawałek odwracam na drugą stronę, żeby mieć czubek, ten najmniejszy trójkąt w środku, żeby on zamknął się między uszami tego mojego króliczka. Jeśli tak zrobimy, to te uszy będą proste na zewnątrz, a jeśli
zamkniemy ten najmniejszy trójkąt w środku, to one będą takie fajne, wypukłe, czubiaste i właśnie w ten sposób sklejam sobie ten kawałek filcu. Przytrzymuję na chwilkę, żeby mieć pewność, że mi się nie rozklei, że ładnie ten klej złapie. No i przyklejam te moje uszy na czubku jajeczka, które nabiera już coraz bardziej króliczego kształtu. Jak widzicie, ja tam też przykleiłam pompon, który tworzy nos mojego króliczka. Gdzieś mi to ucięło w nagraniu, ale oczywiście on tutaj jest, nie mogło go zabraknąć. Wybrałam sobie fioletowy i tak samo fioletowy w towarzystwie pomarańczowych pomponów będzie przyklejony na stópkach, na nóżkach mojego króliczka. Z włocha tego drucika tworzę kokardkę, która będzie zdobiła uszy mojego królika. Jeśli nie macie lub nie chcecie użyć takiego włochatego drucika, możecie wykorzystać po prostu sznurek jutowy lub dowolną wstążkę pasującą Wam kolorystycznie do całego króliczka, do tej całej koncepcji. Następnie wycinam dwa niewielkie kawałki filcu, z których będę tworzyć nóżki mojego króliczka. Składam je razem i wycinam jednocześnie dwa takie same jajeczka, które zaraz będę od spodu podklejać tym samym sznurkiem bawełnianym, którym owijałam jajko. Na całość nakładam po prostu klej na gorąco. No i nakładam sobie ten sznurek, owijam go wokół tego jajeczka tak, żeby całą jego powierzchnię pokryć. Będzie to takie dodatkowe utwardzenie i nadanie takiej trójwymiarowości, masy, takiej ciężkości tym nóżkom. Nie będą one się też wyginać, więc ten sznurek tutaj fajnie by było, żeby go przykleić. Przyklejony sznurek. Przykleiłam również trzy pompony już na wierzchu, na tym różowym filcu i wycięłam z białego filcu dwa małe kółeczka, które tworzą jakby te opuszki, takie te poduszeczki na łapkach króliczka. Drugą nóżkę wykonałam w ten sam sposób. No i czas na przyklejenie gotowych nóżek już klejem na gorąco do króliczka. Daję dość dużą ilość kleju, żeby mieć pewność, że to mi się tutaj ruszać nie będzie. No i jedna nóżka już jest przyklejona. Czas teraz na drugą nóżkę. I nasz królik będzie gotowy. W pełnej okazałości prezentuje się dokładnie tak. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem w nim totalnie zakochana i polecam Wam go zrobić czy dla siebie, czy na prezent. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia, pa pa!